Zapraszam do pozostawienia łapy w górę, zapraszam do oglądania. Bo już myślałem, że hajs na kółkach jedzie, kurczę. Musimy się spotkać z Dimitrim i coś czuję, że chce nas wydymać. Od razu tak mały Jakub nas ostrzegł, że coś tutaj nie gra. A, już myślałem, że ta fajna nutka leci. Zatrzymałem się na chwilę, bo chciałem posłuchać. Ale to chyba jest ta nutka, o którą mi chodziło, jest w GTA Vice City, a nie tutaj. No dobra, musimy się spotkać z Dimitrim i tu coś czuję, że będzie strzelanina. Jest mały Jakub. Zobaczmy. Dimitri powiedział, żebyśmy zabili jego kolegę, Faustyna Michaju, któremu odbijało, a teraz on chce sprzątnąć nas. Ciekawe czemu. Okej. Okay. And I just wanted to check something with you. Okay. Okay. You are Nico Bellic, correct? What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up. Whoa. And left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket. Big time. Hello, Nico. Hello, Mr. Bulgarin. Ross, where is our money? I don't know. I didn't rob you. Really? We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. Huh. My heart was bleeding. I did my best. I didn't fuck up. Ubiri you all. Ah! Ah! I zaczyna się walka. Czyli po prostu do Dimitriego odezwali się jacyś Rosjanie i chcą głowy Nikolasa. Ale Niksiu jest tu przygotowany. To jest chyba taka jedna z ważniejszych misji. Dobra, tak chcecie walczyć? Nie ma sprawy. To nie był dobry pomysł chować się akurat w tamtym miejscu, ale... Dobra, tam stoi, leży jakiś gnacik. Hops. Okay. A może przybliżyć widok nawet? No dobrze. Strzelanie ogniem ciągłym powoduje odrzut broni. Kurde. I możemy też strzelać w ten sposób, nie? Na taki zwany ogień zaporowy, ale dosyć celny, jak widać. Ktoś z tyłu? Nie. Tutaj kilka zawsze takich samych kolesi jest, nie? Dobra, tam granacik pójdzie. Łup! Dobre. I tak, tutaj mamy koktajl Mołotowa, ale byśmy musieli go wybrać zamiast granatów, a jeszcze jeden mi został i chcę go użyć. Dobra, uciekają. Wow. Tacy dobrzy byli, nie? Gdzie? Kto? Tam. Wcale nie trzeba dużo strzelać. Uciekajmy stąd. O, teraz się granat przyda. Czemu nic nie mówicie? Łup. Ohohoho, idealnie. Dobra, droga oczyszczona, możemy iść. Coś jeszcze? Cyk. I bierzemy samochód Batmana. Uwaga, uwaga. Jak ty kozak w te gierki. Kurde, pewnie, że tak. Ktoś tu musi być kozak. Tym kozakiem jest Nico Bellic. Dobra, spróbujmy teraz w czułe miejsce samochodu. Ekstra. Nie musimy się przejmować już tym Batmanem. Wsiadamy do fury i jedziemy. Ciekawe, czy teraz będzie odpalał jointa. Ty, wsiadaj! Palimy kapcia, żeby rozgrzać. I musimy zgubić policję. Ciekawe, czy będzie jarał. Nie, strzela, dobra.
Strzela, strzela. Gdzie pieniądze za was? To chyba jakiś nowy mem, którego nie widziałem. Jutro do babci nie zapomnijcie. Okej. Okay. Tam będzie zajść, zobaczyć co tam, nie? Macie też tak, że... jak idziecie do babci, to babcia mówi, że... no, wnusiu, ja to się nie spodziewałam, że przyjdziesz w ogóle i ten, nie musiałeś, coś tam, nie? A tutaj tak, na stole wszędzie ciasteczka przygotowane, przecież... Chodź na kółkach! A ja nie mam granatów, damn it! Kurde, ale teraz mamy misję ważną. Ja pierdzie, dwa hajsy na kółkach i nie mam granatów. No i babcia mówi, nie, ja to tam... nie spodziewałam się, nie wiedziałam, a tu ten ugotowany obiad, dwa obiady ugotowane, w pojemniczkach naszykowane jedzenie dla ciebie i wszystko, wiesz? Nie, ja się nie spodziewałam, nie wiedziałam, że przyjdziecie, nie, nie. No, na pewno. Moja babcia przynajmniej tak ma. Jakbym słyszał swoją babcię. No właśnie, Wektor, widzisz. Tak to jest. Dobra. Odstawiamy Batmana na miejsce. Właśnie. Jaki wysoki krawężnik, kurczę. Jak pół samochodu. Trochę mu samochód popsuł mi. A co tam? Ja tu mam cyberbabcie i mówi, śmiga po internetach, raczej prowadzi nowoczesny tryb życia. Wow, nieźle. To się rzadko zdarza chyba, co? Internet mojej babci polega na tym, że rozmawia codziennie z koleżanką przez telefon po dwie godziny. To jest jej internet. Jacob. One love, brother. Czy były lowridery w GTA 4? Są, ale nie ma tu chyba hydrauliki czy pneumatyki. Jest Woodu na przykład, jest ten tutaj ziomek. Chyba jeszcze kilka innych samochodów, ale to nie są takie typowe lowridery. Don't try anything stupid. No i jedyny tunik, jaki mamy w tej grze, to na przykład taka pomalowana furka. Nie, na jakieś tam jaskrawe kolory czy coś. Także nic nadzwyczajnego. Teraz powinniśmy chyba dostać telefon od kogoś. Z jakąś nową misją, ogólnie z tym, co mamy robić dalej, no nie? Okej, zobaczmy. Dobra, wysiadaj, dziadu. GTA 4 to hydraulika jakby w każdym aucie. To raczej pneumatyka, nie hydraulika. Kurde, hydraulika to co innego. Dobra, no, też mamy układ chodzenia. To Lucek. To nie SUV, Lucek. Jak to nie SUV? To jest SUV. Nie no, to jest SUV. I bardzo fajny. To jest taki jedyny tunik, jaki możemy w GTA zrobić. Chodziło mi o to, że są tak jakoś ciekawie furki pomalowane, nie? Zobacz, jak to zawieszenie fajnie śmiga. Tylko jeździ się tymi furami tak dziwnie trochę. Ale można przywyknąć, jest dobrze. Tylko jak wbiję sobie do GTA 5, to mówię, o fajnie, tu się dopiero fajnie jeździ. Okej, zobaczmy. Przyjechał Roman w jakieś dziwne miejsce. W Citroenach było hydropneumatyka. W bagażniku, tak? Aha, hydrauliczne zawieszenie na olej, a pneumatyczne to pas. To ps... A, dobra, Boże. Na powietrze. Tylko dziwnie napisałeś. To raczej chodzi o pneumatyczne, nie? Czy oni kiedykolwiek zmieniali mordyzację? Nie, chyba raczej nie. Tak,
I'm sorry. I've ruined your life. No, don't be like that. We can find a way out of this. Bunch of idiot Russians. I will kill every one of them. No, that's exactly what you won't do. We don't have time for revenge. We can't afford it. What can we afford? We can lay low and start over. Wymontowali amorfi na samych sprężynach jeżdżą. Tak, Grzecho. To tak, tak to wygląda, bo te samochody bujają się na w jedną i w drugą stronę. Niby tam jakąś kontrolę mamy nad tymi furami, ale kurczę, nie najlepszą, krótko mówiąc. Dobra, musimy jechać do mieszkania Romana i chyba zabrać jego graty, bo będziemy właśnie się przenosić w inną część miasta, zdaje się, no nie? Bo teraz mamy przerąbane, przyjechał tutaj groźny Rosjanin. Tak bardzo groźny, że uciekł z miejsca strzelaniny, w której przed chwilą byliśmy. I postanowił... O, shit. I postanowił, że jednak nie będzie nam przeszkadzał. Tak, tak bardzo groźny on jest. Świetnie. Place where people come to eat and relax. Classic place. None of this fast food diner bullshit. Huh. We own a real restaurant. Tap is a place of distinction, you know? What the fuck? O, spalone mieszkanko! It's fucking burning! The whole place! I've got to go in! I've got to get something! Leave it, cousin. This place is gone. They burnt it! They fucking burnt it, Nico! Dobra, bierzemy korwetę w takim razie. Dawaj. Chociaż ona będzie mogła tu stać i chyba nam nie zniknie później, no nie? Ale dobra, tam. Wiedziałem, że do czegoś się przyda ta korwetka. Jedziemy do innego mieszkania, spalili nam tu chatę. Ten Bulgarin to fajnie skończy, nie chcę spoilerować. Już nie pamiętam tego, jak to było. O kurde, tutaj też spalili wszystko. Dobra, tu chyba nic nie skuramy. Okej. Ej, musimy wziąć Mallory, a nie wiadomo gdzie ona jest. Czy tam będzie dalej. Właśnie, bo mogli ją gdzieś tam zabrać. Okay. You have a lot to apologize for. Since you got here, I've had my computer smashed. I've been beaten. I was kidnapped and then shot in the stomach. My apartment got burned down and so did my business. Things have been going so great. Right since you showed up. You remember that time we went to the bar back home and found it razed to the ground? Just a pile of rubble. Everything smashed. Except for that one. Z jednej butelki wódki. Okej. Płaczę. Dobra, ciekawe czy korweta przejdzie tu przez środek. Uwaga. Dobra, będziemy mieli nową chatę. Niko będzie miał później fajny domek. Tak, nam później upgrade'uje się, no nie? Jesteśmy na miejscu. Dobra, gitara. Pneumatyka to German Style, delikatnie podwyższone, albo gleba.
Hydraulika to w większości lowridery mogą skakać, jechać na trzech kołach. Okej, okay, okej. Okay. So bad. I mean, I don't think we'll be impressing women with our wonderful hot tub, but this looks okay. Yes, great. Come on, what's wrong? What's wrong? What's wrong? Where should I start? All right, I'll start with you. What's wrong with you? 15 minutes ago, you were cowering in fear because you didn't know what was going to happen. Now, you know everything is shit, and you're going to be killed, and you're all cheerful. I don't get it. I guess I'm an optimist. An idiot, not an optimist. I was bored of Broker anyway. I'm glad you turned up and made some Russian killers burn down my home and business. Oh, thanks, Nico. Thanks a bunch. Is that better? Much. Thank God you're okay. Both of you. We're fucked. We're broke and on the run. No, I'm from up here, Nico. I know a bunch of people who might be able to help out. Oh, okay. Why don't you come and meet me at the community center later on? I gotta go to work. Bye, papi. Jakiej pracy, jak ona pracowała u niego? Smell a little, mature. So, I guess we start again. Starting from the bottom, now we here. Tak powinni zaśpiewać teraz. Starting from the bottom, now we here. Pewnie, że tak. Nie ma się co przejmować. Mamy tylko obdartą... Patrzcie, otwarty... Kurde, świat stoi przed nami otworem. Moja korweta także. Pięknie, niech tu stoi. Niech się ludzie patrzą. A my idziemy do Mallory i chyba jest niedaleko, nie? I zobaczymy, co na... Tak, możemy się przejść z kapcia, nie będziemy kraść już... O, dobra, jest korweta, to pożyczymy korwetę. I zobaczymy, co ona od nas chce. Nie ma tu w pobliżu samochodu policyjnego? Chyba nie ma. Dostaliśmy wiadomość, SMS, przeczytajmy sobie. Gadałem z Romanem, pani do mnie, chcę trzech najważniejszych i najlepszych, najbardziej popieprzonych genetycznych skór. W samym Liberty City. W jednym pomieszczeniu. A, dobra, okej. Okay. Brucey się odezwał w sprawie jakiejś tam roboty. Zajdziemy do niego później. Patrzcie, jaki ten cavalcade. Jaki... O kurcze, złote felgi, złote relingi, złoty grill, złote reflektory, kurde, to jest jakiś, nie wiem, gangster czy coś. No nieźle. Dobra, ale mamy korwetę, 6 razy lepszy samochód, więc nie ma się co przejmować. Roman znany ciepłym moczem. Ej, co jest? Patrz, o! Nie mogę skręcić! Jezu. Ta fizyka trochę przesadza w GTA. Michelle. Zobaczmy. Okej. Okay. Michel? A, dobra, później, teraz robimy misję. Później sobie z nią pogadamy. This is the one, man. We're gonna get a really nice shot of them. It's gonna be beautiful. I mean, you caught them in these moves. No, we wanna make sure that we see them. Okay, well, we wanna see you. Just film it, man. Okay, well, just keep looking at me, but stand over there, okay? You mean here? Yes, 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 yes. Very cool. Good. Okay. Jakiś teledysk, czy coś? You ready for this? Yes, I am. Turn this way, please. Turn this way. 5, 6, 7, 8. Good, good, good. Right over here. Let me see you work. This way. Yes, good, good. Perfect. Cool, cool, cool. So how do I look, man? You look good. Do I look gay? No, no, it's a very manly kind of dance. Okay, so here we go then. Yeah. See, it's the streets, man. But people gotta understand the struggles. For real, you know what I'm saying? They gotta understand the struggles. To jak się wczuwa, Niko. GTA 4 na kierownicy? Chyba nie. Kierownica by mi wybuchła. Tak jak w Need for Speedzie. Streets, man. This is the guy I told you about who beat up all those thugs in Broca. Yeah, great. Listen, Melody, would you give us a little space, please? All right, all right. Okay, yeah, great. So, so you know, streets take no prisoners, right? But you know, kids need hope. You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs. You know what I'm saying? Yeah, well, you know, we gotta clean up some eggs, brother. Rozbić kilka jajek.
Okej, okay, idziemy rozbijać jajka. Właśnie. Thank you very much. That'll be all for today. Thanks a lot. What are you doing? What are you saying? We gotta get some of these dealers off the streets, man. Okay. You know, and I want them to know it was me, man. Fine. Just don't point the camera at me when you're doing it. Well, that's my testimony, man. Look, brother, will you help, please? Look, I got money. I got money. Okay. In which case, you've got help. I keep that for more. Hey, how's the camera? It's not good. What do you mean it's no good? Just don't even. Okay. O nie, to właśnie jestem ja. Jakby spadła moja kamera czy coś. Podejrzany ten rysunek na ścianie. Nie zwróciłem uwagi, wiesz? Ty! O, już myślałem, że korweta zniknęła. No dobra. Wsiadaj do fury, gościu. Jedziemy, patrzcie co się teraz dzieje, kurczę. Lamar, co ty robisz tutaj na czacie, skoro to nie jest GTA 5? Okej, zobaczmy. O, będziemy gonić Staliona, chyba. Albo śledzić, zobaczymy. Śledzić, tak. Nie pozwól, żeby dowiedział się, że jest śledzony. No to trzeba uważać, bo jak się go uderzy albo się zbliży za bardzo, wtedy jest lipa. Co dzisiaj robiłeś, Lucy? Dzisiaj dużo sprzątałem w domu, wiesz? Ta kurweta jest mega. Zobaczcie, ja teraz palę kapora. Osiedl. Za blisko trochę. Jedźcie tam tym Stalionem, kurde. Follow the goddamn train, CJ. Ja nie wiem, czemu wszyscy uważają, że ta misja z pociągiem jest taka trudna w GTA San Andreas. Ja ją przeszedłem za pierwszym razem, grając... Wiecie, no, nie było żadnego problemu z tym. Spóźniłeś się, Michel odwołała randkę. O nie, jak mi przykro. Patrzcie, jak się bujają te postaci w środku. O! Okej. Do you tell them to get famous? It's for the love, man. They know because I help people, man. Tak. I'm all love, caring for these streets. Zaraz zobaczymy, jak będziemy pomagać ludziom. Nie jest trudno, trzeba pomyśleć i tyle. No tak. Ale wystarczy jechać za tym pociągiem i się chować. I tyle. No, logika GTA jest taka, że śledząc kogoś 10 metrów od niego na światłach, to wcale nie jest pod... No, no tak jest, no, krótko mówiąc. Musimy... Jest tutaj dużo takich misji śledzących. Od początku tej gry teraz, chyba dwa razy musiałem kogoś śledzić. Z tym to będzie chyba trzeci, no nie? Jak mnie zobaczy, jak jestem za samochodem schowany? Korwetka jest tak niziutka, że nie zobaczy mnie. Okay.
Weźmy sobie Wladiwostok. To jest najlepsze radio dla Niko Bellica. Ale ta piosenka jest okropna. San Juan. Ta kurweta ma podobny przód do Progena GP1? Nie bardzo chyba, wiesz? Może jak się patrzy centralnie od przodu, to może... Ale chyba nie. To jest bardziej korwetka, no. Ale ty, ta misja jest okropna. Musimy w ten sposób za nim jechać, żeby nie jechać za szybko. Żeby nie było nudno. Okej. A my tam z tyłu palimy kapcie i w ogóle nie jesteśmy podejrzani. Dobra. Moja fura. Gdzie ona jest? Dobra. Dorwij go. Musimy dorwać dealera. Zobaczmy. Drzwi zamknięte, czyli trzeba wejść od góry. Tu chyba mieliśmy jakąś uliczkę czy coś i tam pewnie jest drabinka. A, są schodki nawet. Możemy się tam dostać inaczej. A. Tu są deski, po tych deskach na górę. I będziemy mogli rozwalić okna. A, nawet jest już jedno otwarte. Dobra, zobacz. Ale mi się podłożył. Mam coś, co wybucha? No niestety nie mam. Dobra, to poklamkujemy ich trochę. Coś jeszcze? Hihi, pięknie. Zawsze w GTA 4 był taki myk, że jak wystawiali ręce, trzeba było im w rękę... O, patrzcie na to! Haha, to jest dobre! Zawsze mi się to podobało w czwórce. Gdzie mam tego ziomala? O, shit! Opuść magazyn, git. Nie wybuchło, zobaczcie. Przydziurawiliśmy butlę z gazem i git jest. Ostrzy zamek. Okej, okay, strzeliśmy w klamkę. Yeah, that's a good idea. I can put my foot to your face if you like. I don't mind doing that again and again till I get the right. Easy, Nico. Okay. They look good, huh? Was it a good mixture of that sadness and resolve? You. One tap, one shot, one kill. Tak się właśnie gra, dokładnie Betis. Wait, where are you going? More senseless death than the police aren't even here yet. Help has only one name on the streets of South Bowen. Manny Escuela. That's right. Follow me. We'll be prepared. Street life ain't pretty. What? No nieźle. Przypomina troszeczkę Logana Paula, nie? Który nagrał zwłoki w lesie samobójców tam w Japonii, kurde. Dajcie spokój.